Cześć, tutaj Mateusz. W tym filmiku przedstawię tobie grę, którą wykorzystuję do nauki angielskiego. Więc nazwa tej gry Don't Say It. Jest to gra bazująca na innej grze, może niektórym znana. Nazywa się po polsku Tabu. Więc otworzymy sobie pudełko, sprawdzimy, co jest w środku i wytłumaczymy, jak działa ta gra. Więc mamy tu instrukcję obsługi, położymy sobie na bok i tak oto wygląda ta gra po otwarciu pudełka. Więc znajduje się tutaj taki buzzer, nie będziemy go naciskać, bo strasznie hałasuje i rzadko go nawet używam, jeśli chodzi o tą grę. Mamy też tutaj kartki do zapisywania liczby punktów, no ale zobaczmy najpierw jak się gra w tą grę, więc mamy tutaj takie pudełko z taką małą roletką i potrzebujemy kilku kart, które sobie weźmiemy z zestawu. Wkładamy je oczywiście do, tego, do tej skrzyneczki. I wygląda to właśnie w taki sposób. Czyli mamy słówko, które, które naszym zadaniem jest wytłumaczenie tego, co to jest za słowo, op opisanie go. No i mamy cztery słowa związane z tym głównym słowem. E, więc jest kilka etapów tej gry. Pierwszy etap jest taki, że możemy używać wszystkich tych słów. E, drugi etap jest powiedzmy taki, że e, możemy używać tylko tych trzech słów, i je widzimy. E, potem oczywiście dwóch, jednej. A potem nie widzimy, jakie są tutaj słowa, więc musimy sami wymyślać. Następny etap jest taki, że nie możemy używać, i nie możemy używać na przykład jednego słowa, więc tłumacząc, chcemy wytłumaczyć drugiej osobie, że to jest słowo umbrella. Nie możemy użyć rain w naszym zdaniu, w tym, jak będziemy to tłumaczyć. No i tak po kolei mamy. Drugie, trzecie i czwarte słowo, których nie możemy użyć. Więc są różne etapy i poziomy trudności, jeśli chodzi o, o tę grę. No i mamy tutaj też różne. Poziomy, jeśli chodzi o słownictwo. Tu widzimy, że jest kolor zielony tej karty. Jak sprawdzimy sobie nawet w instrukcji obsługi, to mamy napisane, jaka karta, ile ma punktów, czyli mamy żółtą, która jest za jeden punkt, niebieska za dwa, zielona za trzy i czerwona za cztery. I teraz, jak przejdziemy sobie dalej, to widzimy, że kolejna, kart, kolejna karta jest niebieska, więc gdy ją odgadniemy, dostajemy dwa punkty. Kolejna jest czerwona, niby najtrudniejsza, ale to też różnie bywa, też często słowo wydaje się łatwe, ale ciężko jest je opisać nie używając tych słów, które są tutaj wymienione. Więc jest to gra dla osób, które może zaczynają nawet już coś mówić, znają jakieś podstawowe słownictwo, ale mają barierę z tym, żeby się przełamać, żeby coś powiedzieć, więc ta gra bardzo w tym pomaga, ponieważ trzeba opisać dane słowo, trzeba po prostu powiedzieć. Na czym polega to wszystko? Jeśli chodzi o grupę wiekową, o poziom, to myślę, że to są jest, jest gra dla osób już w tych ostatnich klasach szkoły podstawowej. Dorośli bardzo wspaniale w tę w grę grają i mają bardzo z tego dużo, dużo zabawy i dużo radości. Więc to tyle, jeśli chodzi o tą grę. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, chciałby. Rozpocząć ze mną naukę języka angielskiego. Skontaktuj się ze mną. W opisie są dane do kontaktu i więcej informacji. Proszę zostaw pod filmikiem lajka like i zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Dzięki i do zobaczenia.